Jeszcze raz, moi drodzy, serdecznie Was witam. To dla mnie naprawdę wielka przyjemność, że mogę być razem z Wami. I kiedy kończyła się szkoła sobotnia, to pomyślałem sobie, tak trochę w myślach, cytując znane słowa z Góry Przemienienia, dobrze mi tutaj. Myślę, że taka Boża atmosfera w szkole sobotniej towarzyszyła nam w czasie tej rozmowy. I teraz tak patrzę z perspektywy brata, który prowadził szkołę sobotnią i tak się zastanawiam, faktycznie to było dziwne, że z lewej strony taka aktywność, biorąc pod uwagę, że prawa jest przynajmniej trzykrotnie liczniejsza. Więc ciekaw będę tego, jak to będzie z tym przesadzaniem. Bo wspomniałeś, bracie, że przesadzisz następnym razem. No ale tak, to są te różne specyfiki, tak, naszych zborów. Wy siebie znacie tutaj lepiej, mi się może tak ciężko wypowiadać na ten temat, ale pewnie tutaj dojdzie do przemieszania między lewicą i prawicą. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakichś podtekstów politycznych. Serdeczne pozdrowienie, moi drodzy, od brata Marka Rakowskiego, brata Maksymiliana Szklorza. Gdzieś tam, o ile dobrze pamiętam, brat Maksymilian część swego życiorysu zapisał w Sosnowcu, dobrze kojarzę. Jest z Wami związany też i emocjonalnie. Zazwyczaj mam jeszcze jakieś pozdrowienia ze zborów z poprzedniej soboty, ale tak się złożyło, że byłem na kongresie misyjnym, nie w jakimś specyficznym zborze, więc tych zborowych pozdrowień nie mam dla Was, ale gdybym był, na pewno jakiś zbór by Was pozdrowił. Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W następnym zborze pozdrowię od Was z przyjemnością. Moi drodzy, jeszcze jedna taka myśl. Brat Dariusz zastrzelił mnie trochę, mówiąc, że no, mamy autora okólnika, więc niech on powie. Wiecie, to jest tak, że jak lubię oglądać swoje zdjęcia, ale może nie tyle zdjęcia siebie samego, tylko swoje w tym sensie, że one gdzieś tam w okolicznościach jakichś są robione, są inne osoby, łączą się ze wspomnieniami. Natomiast nie lubię czytać tego, co napisałem i nie lubię odsłuchiwać swoich kazań. Jeśli to robię, to tylko po to, żeby poszukać tego, co mógłbym zrobić lepiej. Czasami to robię. Natomiast to, co jeszcze może pamiętam, co chciałbym wspomnieć z tego mojego okólnika, gdyby ktoś z Was zechciał się przyłączyć w przyszłym tygodniu do postu, który chcielibyśmy mieć właśnie w tych różnych intencjach, które nam towarzyszą, ale także w tej ogólnej intencji o Kościół. O to, żebyśmy, no, mamy taki szczególny kontekst tego tygodnia modlitwy, to jest reformacja. Może bardziej wspominamy to, co będzie, czy co stało się w XVI wieku, ale przecież kiedy modlimy się o reformację, możemy nie tylko dziękować za to, co było w przeszłości, ale przecież reformacji potrzebujemy my sami. Biorąc pod uwagę to, że uświęcenie jest pewnym procesem, a nie faktem, który jest już przeszłością, możemy przecież modlić się o reformację dla nas samych, dla zboru, dla Kościoła. A więc jeśli ktoś z Was miałby takie pragnienie, byłby w stanie, też zachęcam do tego, żeby przyłączyć się do postu, który będziemy mieli w przyszłym tygodniu. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o nawiedzeniu. Jak słyszycie takie słowo, na przykład nawiedzony, z czym sobie kojarzycie? Może jeszcze chwilę rozmowy. No, śmiało. Nawiedzony. Niezbyt optymistyczny. Niezbyt dobrze, nie? Tak, jakiś dziwak. Jakiś fanatyk. Tak, odmieniec, fanatyk, jakiś odstępnik. Fanatyk, tak. Czasami nawet jak słyszymy to słowo nawiedzone, to sobie kojarzymy, że to może być coś z opętaniem. Ale może, demony mogą mieć wpływ. Tak, z jakąś chorobą psychiczną. Tak, no. Zazwyczaj dzisiaj kojarzymy to sobie niekoniecznie dobrze. Ale no, zapewne domyślacie się, że to jest tylko z mojej strony
pewien tutaj taki wybieg, żeby wejść w jakiś temat. No chcę mówić o nawiedzonych dzisiaj. Ale zorientujecie się chyba szybko, że niekoniecznie w tym złym kontekście. Ale zaraz. Po kolei. Słownik języka polskiego. Nawiedzać. Możemy użyć tego słowa w odniesieniu do kataklizmów czy nieszczęść, tak? Na przykład jakiś rejon nawiedziła powódź, tak? Albo trzęsienie ziemi. Tak mówimy, to używamy tego dość często, tak? Możemy mówić o nawiedzaniu w uczuciach, myślach. Na przykład kogoś nawiedzają sny jakieś niepokojące. Możemy mówić o mocach nadprzyrodzonych, tak? Że nawiedzać to znaczy, nie wiem, obdarzyć łaską albo natchnieniem. Więc to niekoniecznie musi się nam kojarzyć źle. Może to dotyczyć też tego, co wspomnieliśmy, że ktoś został nawiedzony, czyli dotknięty jakimś opętaniem czy szaleństwem. Ale jeszcze jest jedna definicja. I to jest taka właściwie książkowa definicja. Nawiedzać to znaczy pojawiać się w odwiedzinach. Kogoś nawiedzili goście. No wiecie, z gośćmi to tak różnie bywa, różne powiedzenia też są związane z gośćmi, tak? Na przykład jedno z nich to, jeśli chodzi o gości, to są zawsze dwa miłe dni. Pierwszy, kiedy przyjeżdżają, a drugi, kiedy odjeżdżają, tak? No, może jeszcze tam jakieś inne powiedzenia z gośćmi mam, ale nie chcę, żebyśmy teraz tak za dużo o tym mówili. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Biblii. Jest pewien fragment, który... Chciałbym, żeby wprowadził nas w to takie duchowe zagadnienie, bardzo mocno. To jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział i tam werset 44. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, 44 wiersz. I co tutaj czytamy? Ja będę czytał teraz z Biblii Warszawskiej, a więc z tych Biblii, które też wszyscy, czy w większości może mamy. Czytam tutaj tak. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią. I nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. No to jest ten moment, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy i jest ten taki przykry moment, taka chwila refleksji, która dla Jezusa była smutną chwilą, dlatego że on, jak właściwie nikt z tego całego tłumu, który mu towarzyszył, potrafił wybiec w przyszłość. I dobrze wiedział, co się stanie. Co się stanie, a co będzie właściwie efektem tego, iż Izraelici, albo tak konkretnie, kiedy mówimy o Jerozolimie, bo to było proroctwo wobec Jerozolimy, mieszkańcy Jerozolimy, Judejczycy, nie rozpoznają jakiegoś nawiedzenia. Jakiego? Jakiego nawiedzenia nie rozpoznali mieszkańcy Jerozolimy? Tak. Pojawienia się Jezusa. Albo bardziej jeszcze precyzyjnie. W osobie Jezusa nie rozpoznali Mesjasza. Bo w tym czasie już, po 3 latach działalności, Pan Jezus był postacią bardzo dobrze znaną. I kiedy pojawił się w Jerozolimie, oczywiście był rozpoznawany i przez zwolenników, i przez przeciwników. Ale problem był w tym, że nie uznano w nim Mesjasza. W dosłownym przykładzie Nowego Testamentu ten fragment jest oddany w ten sposób. Powalą ciebie oraz twoje dzieci w tobie i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie rozpoznałeś czasu swoich odwiedzin. Pan Jezus, no tak moglibyśmy powiedzieć, oczywiście jest to swego rodzaju przenośnia, tak? Odwiedził Jerozolimę, czy odwiedził w ogóle to, co nazywamy dzisiaj Ziemią Świętą. Wędrował po Judei, Galilei, nawet gdzieś tam zawędrował do Dziesięciogrodzia, do Samarii, nawet w okolice Tyru i Sydonu. I mnóstwo ludzi nie rozpoznało czasu tych odwiedzin.
albo nie rozpoznało tego, który ich odwiedził. Co to oznacza? Co to oznaczało wtedy dla Jerozolimy? Przegapiła, zlekceważyła szczególne, niepowtarzalne możliwości. Jeśli my nie rozpoznamy czasu tych odwiedzin, tego nawiedzenia, też to oznacza, że coś przegapiliśmy. Była jakaś szczególna sposobność, coś mogło nas spotkać, tak? Coś mogliśmy, no przepraszam, wygrać i straciliśmy jakąś szansę. Co takiego się wydarzy, kiedy skończy się dla niektórych ludzi łaska? No bo kiedy mówimy, że ktoś przegapił ten czas nawiedzenia, to z duchowego punktu widzenia oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko przegapił czas swojej łaski. Oczywiście jest to temat szeroki, moglibyśmy tutaj wiele mówić, tak? Jak długo trwa łaska. I w Starym, i w Nowym Testamencie czytamy, zresztą Paweł cytuje to ze Starego Testamentu, tak? Oto dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest ten czas nawrócenia. I kiedy myślimy o tych szansach, które daje nam Bóg, oczywiście zawsze najlepiej rozmyślać o tym w kategoriach teraz. Dzisiaj mam szansę, dzisiaj mam pewne możliwości. Teraz mogę coś zrobić, teraz mogę zdecydować. Co będzie jutro? Któż wie? Nie wiem. Chociaż my ludzie mamy taką tendencję, że nie będzie tak źle, wyobrażamy sobie tę przyszłość w niespecjalnie złych kolorach. Różnie może to się układać. Jeśli ktoś przegapił ten czas łaski dla siebie, to możemy też powiedzieć, że jest to osoba, która popełniła grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie chcę jakby teraz szeroko się tym zagadnieniem zajmować, zaledwie może wspomnę parę innych wersetów, ale ono, czy pewnych też myśli, ale one bardzo mocno wiążą się z tym czasem nawiedzenia. Kiedy czytamy drugi list do Tesaloniczan apostoła Pawła i drugi rozdział, tam znajdujemy pewne szczególne myśli związane z tym końcem czasu łaski dla ludzi, przynajmniej dla niektórych ludzi. I to, co ciekawe w ogóle, to ten drugi list do Tesaloniczan jest mocno osadzony w przyszłości. Paweł tam wiele myśli odnosi do czasów końca, czasów, w których my żyjemy, dlatego warto sobie go studiować od czasu do czasu. Drugi rozdział tego listu, drugiego listu do Tesaloniczan, przeczytamy od 9 wiersza. I czytamy tutaj tak. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wielkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwo. Tak trochę od tyłu, gdybyśmy popatrzyli na ten fragment. Pojawia się ten ostry obłęd, czyli nawiedzenie, tak? Ale dlaczego to się pojawia? Dlaczego niektórzy ludzie nie mogą być zbawieni? Czy dlatego, że Bóg się uparł? Czy dlatego, że w pewnym momencie Pan Bóg powiedział, nie, no już mam dosyć, moja cierpliwość się wyczerpała. Naobrażałeś się mnie już tyle razy, że koniec. Miarka się przebrała i nie ma więcej takiej możliwości. Co tak naprawdę powoduje, że dla niektórych kończy się ten czas łaski? Że nie mogą być już zbawieni? Zauważyliśmy? Pewnie tak. Mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. Co takiego tragicznego zdarzyło się w Jerozolimie? W 30 latach naszej ery. Czy największą tragedią mieszkańców Jerozolimy było to, że w pewnym momencie krzyczeli ukrzyżuj go, ukrzyżuj go? Czy to była największa tragedia mieszkańców Jerozolimy? Choć było to bardzo dramatyczne, to nie była to największa tragedia. Największą tragedią było to, że ci, którzy może nawet tak krzyczeli, nie skorzystali z Bożej łaski, tak jak to było w przypadku Judasza. Bo dla nich też ciągle była Boża łaska. To może jest zdumiewające. My dzisiaj w szkole sobotniej w tej dyskusji tak podkreślaliśmy to, że Bóg
jest miłością, tak? Że Bóg jest tym, który ma dla nas tą niesamowitą ofertę swojej łaski, dlatego że nas ukochał. Ludzie nie zrozumieli, kim jest Bóg. Ludzie nie zrozumieli, jaką ma dla ludzi ofertę. I dlatego Go odrzucili. Dlatego odrzucili Jezusa, Jego Mesjasza. I to była największa tragedia. Nawet dla tych, którzy krzyczeli ukrzyżuj, ciągle był czas łaski. Ale z tego nie skorzystali. Przegapili ten czas nawiedzenia, czy czas tych szczególnych odwiedzin. I wtedy, kiedy będzie zbliżało się powtórne przyjście Jezusa, no a my czekamy na ten moment, na tą chwilę, tak? Kiedy patrzymy na to, co dzieje się dookoła, to widzimy, że powtórne przyjście Jezusa jest naprawdę blisko. A więc, kiedy ten moment się będzie zbliżał, niektórzy ludzie stracą swoje zbawienie nie dlatego, że Bóg się na nich obraził, ale dlatego, że oni sami zlekceważyli miłość, którą mógł ich obdarzyć. I dlatego tak jak Paweł napisał, pojawia się pewien obłęd. To niekoniecznie musi skutkować tym, że widzimy samych opętanych ludzi, no, ale raczej zdecydowanie najczęściej widzimy ludzi, którzy po prostu wierzą kłamstwu, tak jak tu jest napisane. Ten obłęd najczęściej polega na tym, że ludzie wierzą kłamstwu, że kłamstwo staje się dla nich prawdą, a prawda staje się kłamstwem. Zresztą popatrzmy dzisiaj, to może jest tylko pewien symptom, ja nie chcę mówić, że to jest taki zasadniczy objaw tego stanu, ale zwróćmy uwagę, że żyjemy w czasie, kiedy to, co Biblia określa jako dobrem, ludzie nazywają złem. I odwrotnie. To, co jest złe, nazywają dobrem. Choćby kiedy mówimy o pewnych preferencjach związanych z seksualnością człowieka i o dziwnych związkach, które w związku z tym się pojawiają, tak? Tak ogólnie mówi się o związkach partnerskich, ale dzisiaj jest to tak szerokie pojęcie, że co jakiś czas czytamy, że kolejny kraj pozwala na przykład na związki homoseksualne, tak? Małżeńskie związki homoseksualne. I dzisiaj nazywa się to po prostu odmiennością. A ludzi, którzy uważają, że nie jest to dobre, poczytuje się jako nietolerancyjnych, nie dzisiejszych. Parę lat temu czytałem w tym czasopiśmie Forum artykuł o tym, co stało się we Francji. No właśnie nie tak dawno, parę lat temu. Po parku wędrowało sobie małżeństwo z dwójką dzieci. Małżeństwo to zostało zatrzymane przez policję, po czym otrzymało wysoką grzywnę do zapłacenia. Tylko z tego powodu, że rodzice i dzieci mieli t-shirty, koszulki, na których był nadruk promujący tradycyjny model rodziny. A więc tatuś, mężczyzna, mamusia, kobieta, no i do tego dzieci. Był tam taki rysunek narysowany ręką dziecka na tych koszulkach. A więc właśnie tatuś z mamusią trzymają się za ręce. I widać, że tatuś to mężczyzna, a mamusia to kobieta, no i dodatkowo jeszcze z jednej i drugiej strony dziecko. Ale ta sama policja nie aresztuje i nie nakłada grzywny na tych, którzy promują związki homoseksualne, także na koszulkach, i wędrują po tym samym parku. Czyż to nie jest zaskakujące? Ale żyjemy w takim świecie, to jest pewien sygnał. To, co jest dobrem, nazywa się złem, a co jest złe, nazywa się dobrem. W takiej rzeczywistości się obracamy. Jest to jakiś obłęd. Jest to jakiś obłęd. Ja nie chcę mówić, że dla tych wszystkich ludzi skończył się czas łaski. Nie, ja nie jestem sędzią. Pan Bóg wie, jestem przekonany, że dla wielu z nich jest jeszcze czas łaski. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 25 wierszu czytamy: baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Autor listu do Hebrajczyków
odnosi ten opis do czasów wędrówki Izraelitów po pustyni. Wyszli z Egiptu, wiemy, że no, ta wędrówka przedłużyła się tak, od kilku tygodni do kilkudziesięciu lat. W czasie tej wędrówki zdarzały się takie momenty, kiedy Izraelici lekceważyli Mojżesza jako danego im przez Boga przewodnika. Były takie momenty, kiedy nawet życie Mojżesza było zagrożone, tak? Dlatego, że pojawiały się bunty. I jak właśnie w liście do Hebrajczyków jest to skomentowane? Jeśli tamci utracili życie, dlatego że odtrącili tego, który przemawiał do nich z ziemi tutaj, tak? Człowieka. Wiemy, że Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, przychodził do ludzi i przekazywał im Boże poselstwo, Bożą wolę. To jeśli tak to było, to tym bardziej my, do których przemawia Duch Święty prosto z nieba, jeśli odtrącimy to przesłanie, stracimy życie, stracimy wieczność. Stracimy wieczność. Jak to jest? Duch Święty chce nawiedzać każdego człowieka. Adwentystę i nieadwentystę. Młodego, starego, kobietę, mężczyznę. W tym momencie nie ma żadnej różnicy tutaj w tym pragnieniu nawiedzenia ze strony Boga każdego z nas. Czy my gotowi jesteśmy to nawiedzenie przyjąć? To jest ten pewien problem, to jest pewne pytanie. Oczywiście, kiedy to trochę upraszczamy, też łatwo jest odpowiedzieć na tej zasadzie, aha, jeśli ktoś chce zostać adwentystą, no to okej, on przyjmuje prowadzenie Ducha Bożego, a jeśli ktoś nie, no to no trudno, nie przyjął, no to nie ginie. Nie. To jest znacznie bardziej skomplikowane. Znacznie bardziej trudne. Za chwilę jeszcze o tym chciałbym coś powiedzieć. W Księdze Izajasza w rozdziale 20-21 wiersz czytamy tak. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. I dalej słowa, które bardzo dobrze znam. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. A więc wszyscy jako ludzie zbłądziliśmy? Wszyscy przeszliśmy jakieś może szczególne, niełatwe czasami doświadczenia. Ale to po to, że tak jak czytamy, Bóg chce nam się objawić, tak? Chce nas nawiedzić. I kiedy w naszym sercu, w naszym umyśle pojawi się pragnienie, żeby wypełniać wolę Bożą, tak? Pojawi się to pytanie, Panie Boże, co mam robić? Gdzie mam iść? Jakie mam podejmować decyzje? Jaka jest obietnica? Usłyszysz ten głos, który ci powie, to jest ta droga. To może być bardzo subtelny głos. Może nie będziemy słyszeć jakiegoś krzyku, ale przez sumienie. Jeśli będziemy chcieli je podporządkować Bogu, Bóg może nam naprawdę wiele powiedzieć. I to może być dla nas ten czas nawiedzenia. Czego to może dotyczyć? Dlaczego Bóg czasami może zechcieć nas nawiedzić i coś nam przekazać? Być może w naszym życiu powinniśmy podjąć jakieś decyzje. Oczywiście kiedy mówimy o decyzjach, to pierwsza rzecz, która nam się kojarzy, to decyzja o chrzcie. No ale tak jak myślę, zdecydowana większość z nas tę decyzję ma już za sobą, zrealizowaną decyzję. Czy możemy mówić o innych decyzjach? Owszem, możemy. Dlatego, że nasze życie jest życiem, gdzie ciągle musimy się rodzić na nowo. Ciągle musimy szukać Bożej woli i wtedy, kiedy pojawiają się słabości czy jakieś upadki, ciągle musimy prosić Pana Boga z jednej strony o przebaczenie, ale z drugiej strony o siły do podjęcia pewnej walki. Do tego, żeby zmierzyć się z tym, co jest wolą Bożą, a co nie jest. Żeby zmierzyć się może z pewnymi swoimi słabościami. Nie wiem, być może to dotyczy mojego osobistego zaangażowania w misję. Może to jest kwestia związana, nie wiem, z reformą zdrowia, może mam coś do zrobienia pod tym względem jeszcze? Sumienie mi pewnie mówi. Albo może
gdzieś tam toleruje jakieś, nazwijmy to, słabostki. Nie jakieś wielkie grzechy, o których miałby pisać gazety, tak jak to byłoby w przypadku choćby Dawida, o którym wspominaliśmy w szkole sobotniej. No, wtedy gazet nie było, ale były inne sposoby roznoszenia wieści. Dużo osób się dowiedziało o tym, co tam Dawid nabroił. Ale to może są takie rzeczy, o których prawie że nikt nie wie. Które rozgrywają się albo tylko w naszych myślach. Które czasami są, powiedzmy, nazbyt robaczywe. Albo rzeczy, które mają miejsce wtedy, kiedy po prostu nas nikt nie widzi. A zgodzicie się chyba ze mną, że czasami mamy taką tendencję jako ludzie, że jeśli nie widzą nas inni ludzie, to tak jakby już nikt nas nie widział, nawet Pan Bóg. Przyłapujecie się może na czymś takim czasami? Nie mówię, że zawsze. A więc, kiedy Duch Święty nas nawiedza i mówi, to jest droga, którą masz iść, to niekoniecznie zawsze musi to dotyczyć tego, że na przykład powinienem, nie wiem, wybrać jakąś nową pracę, przeprowadzić się do nowego miejsca, albo pomyśleć może o tym, jaką książkę teraz czytać duchową. To może być związane po prostu z pewną wewnętrzną walką, którą toczymy. Mogą być mocne Boże wskazówki, co mamy zrobić. No, jest tutaj pewien problem, o którym już troszeczkę wspomnieliśmy, może w nieco innym kontekście. Kiedy przychodzi takie przeświadczenie o tym, że musimy coś zrobić, powinniśmy rozumieć, że nie mamy zbyt wiele czasu, żeby to zrealizować. Dzisiaj mamy takie przeświadczenie, jutro go możemy nie mieć. Ellen White napisała w książce Droga do Chrystusa w ten sposób. Nie wolno nam czekać na głębsze przeświadczenie, lepsze sposobności lub na świętość naszego charakteru. Sami nie potrafimy uczynić niczego. Musimy przyjść do Niego takimi, jakimi jesteśmy. A więc nie czekamy na lepsze sposobności. Wiecie, trochę mi się przypominają, kiedyś prowadziłem sporo takich terapii, tych pięciodniówek odwykowych dla palaczy. I przy okazji spotykałem mnóstwo ludzi, którzy palili papierosy i mówili, a pastorze, to chyba jednak nie ten czas, ja to muszę poczekać, jak będę miał urlop. To bardzo się często, jak będę miał urlop, teraz praca, nerwówka i tak dalej, tam coś się poskładało. Wiecie, osoby, które w ten sposób podchodzą do życia, zazwyczaj ciągle mają problem, bo ten dobry czas nigdy nie nadchodzi. Ten czas nigdy nie nadchodzi. Nie czekajmy na lepszy czas, nie czekajmy na urlop. Ten czas najlepszy jest właśnie teraz. Nawet i tak chwytając się troszeczkę tych słów, które napisała Ellen White, tak, że musimy przyjść do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Nawet nie czekajmy na świętość naszego charakteru. Jeśli mamy świadomość tego, że coś nas dręczy, coś tam nas toczy od środka, z czym musimy się uporać, to przyjdźmy do Boga i powiedzmy Mu nawet o tym, że nie mamy chęci, żeby z tym walczyć. Jeśli przyłapujemy się na tym, że nie mamy chęci z tym walczyć, rozmawiajmy z Bogiem. Boże, ja wiem, że to jest złe, ale ja nawet nie mam chęci, żeby z tym walczyć. Pomóż mi w tym. Tak powinniśmy robić. My czasami wewnętrznie czujemy pewien opór, tak? Bo jak przyłapujemy się na czymś złym, na jakiejś słabości, na jakimś grzechu, który tolerujemy, to jednocześnie głupio nam przychodzić do Boga i w ogóle na ten temat rozmawiać. Owszem, nawet jeśli przychodzimy i rozmawiamy z Bogiem, to mówimy o innych rzeczach. Modlimy się o 100 różnych innych rzeczy, tylko nie o to. No właśnie, porozmawiajmy. Powiedzmy, Boże, mam z tym problem. To jest moja słabość. Za bardzo nawet tego nie żałuję. Chociaż wiem, że jest to złe. Daj mi właściwe spojrzenie. Po prostu Piotr w pewnym momencie, kiedy był przesłuchiwany kolejny raz przez radę, przez starszyznę, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, powiedział, że Pan Bóg wywyższył Jezusa, żeby dać Izraelowi możliwość przebaczenia, ale jeszcze jednej rzeczy, upamiętania.
czyli pojawienie się tego prawdziwego żalu z powodu grzechu. A więc jeśli przyłapujemy się na tym, że dręczy nas ciągle jakaś słabość i specjalnie jej nie żałujemy, to najlepszym sposobem na wzbudzenie żalu jest co? Przyglądanie się Panu Jezusowi, przychodzenie do Niego, rozmawianie z Nim. To jest najlepszy i powiedziałbym jedyny sposób, żeby w naszym życiu pojawił się żal z powodu grzechu. Moi drodzy, a więc kiedy pojawia się to nawiedzenie, co z tym robimy? Co z tym robimy? Jest pewna historia, jedna z moich ulubionych, zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24. To jest, przypuszczam, że dobrze ją znacie, historia wędrówki dwóch uczniów do Emaus. Wracali po tym wielkim rozczarowaniu z Jerozolimy do miejsca swojego zamieszkania. To nie była długa droga. I pamiętamy ten opis, że kiedy szli ze sobą, rozmawiali o tym wszystkim, co się stało, oczywiście byli zasmuceni, bo akurat to byli ci, którzy z Jezusem wiązali swoje nadzieje. Nie rozumieli oczywiście pewnych rzeczy. Jezus został zabity, dla nich wydawało się, że to już jest koniec. Dołączył się do nich pewien przechowań. Zapytał ich, o czym rozmawiają. Oni byli trochę zdziwieni, co to jesteś jedynym człowiekiem, który nie wie, co się w tych dniach działo w Jerozolimie. No, na jakim świecie żyjesz, człowieku? Gazet nie czytasz? Tak, powiedzielibyśmy dzisiaj. Albo nie, dzisiaj to byśmy inaczej powiedzieli. Do internetu nie zaglądasz, tak? Chociaż może jeszcze inaczej to by dzisiaj było, no nie wiem. A napisane jest, że ich oczy były zasłonięte i nie rozpoznali tego wędrowca. My, czytając Biblię, oczywiście od samego początku wiemy, że to był Pan Jezus. Ale czy nasze oczy mogą być tak zamknięte, żeby nie rozumieć, nie wiedzieć, z kim mamy do czynienia? Wiecie, czasami to jest dziwne, ale wydaje mi się, że są takie sytuacje, że modlimy się do Pana Boga, że w Nim wydaje się rozmawiamy, a tak do końca chyba nie wiemy, z kim mamy do czynienia. I bywa tak, że Boga rozumiemy albo jako takiego słabego wujka czy dziadka, który przymyka oko na wszystko, co tam się w naszym życiu dzieje, dobre czy niedobre. Albo z drugiej strony widzimy go jako taką istotę, która jest bardzo bezwzględna i oczekuje bezwzględnego posłuszeństwa w naszym życiu, gdzie nie ma zmiłuj. Tak jak brat wspomniał w szkole sobotniej, tak, gdzie są te szale i zależy, ile tam tych dobrych czy złych, no to wtedy od ciebie zależy, człowieku. Rzadko ludzie widzą w Bogu tego prawdziwego, kochającego Ojca, który prowadzi nas konsekwentnie pewną drogą. Czytamy w 17 wersecie z 24 rozdziału Łukasza tak, że kiedy zaczęli rozmawiać z Jezusem, stanęli przygnębieni. Stanęli przygnębieni. Przygnębienie jest, przynajmniej może się stać narzędziem w ręku szatana. Jeżeli przyłapujemy się na tym, że jesteśmy przygnębieni, to powinno być to dla nas pewnym ostrzeżeniem, że stoimy na niebezpiecznym gruncie. W książce Patriarchowie i Prorocy Ellen White napisała, że jeśli zwątpienie, przygnębienie dostaje się do serca człowieka, jeśli nie ma odpowiedniej reakcji, to człowiek staje się w pewnym momencie takim narzędziem szatana i trochę taki jakby bezwolny w jego ręku i nie wiadomo, dokąd zaprowadzą go drogi jego życia. A więc jeśli przyłapujemy się na przygnębieniu, szukajmy natychmiast pocieszenia w Bożym Słowie. Szukajmy wskazówki. Szukajmy jakiegoś natchnienia w Bożym Słowie. No całe szczęście ci ludzie byli otwarci na to, żeby słuchać, co pochodzi od Boga. Pamiętacie, tam w pewnym momencie Pan Jezus powiedział tak: głupi i gnuśnego serca. Być może w kontekście tamtej społeczności te słowa nie brzmiały tak ostro, jak brzmią dzisiaj. Jeśli ktoś by mi powiedział: oj ty,
głupi człowieku, czy tam jakoś inaczej, nawet gdyby to zrobił z uśmiechem, no to nie wiem, czy bym tak się bardzo cieszył z tego powodu i miałbym taką ochotę, żeby dalej z tym kimś rozmawiać. Oni chcieli i słuchali. Jeszcze jest jedna myśl, o której chciałbym z tej historii powiedzieć. 21 wiersz mówi tak, a myśmy się spodziewali, tak? Mówią, że tak, on już nie żyje trzeci dzień, wszystko się posypało, a myśmy się spodziewali, że on coś zrobi, tak? Że on coś tam odnowi. I wtedy Jezus zaczyna im tłumaczyć pewne rzeczy. Pamiętamy, ta historia ma swój dalszy ciąg, dochodzą do pewnego miejsca, tam był jakiś zajazd, czy gospoda, no cokolwiek to tam było. Oni mówią, słuchaj, przenocujmy, zapraszamy cię, będziesz naszym gościem, nie powinieneś gdzieś tam po nocy wędrować. I wtedy, kiedy Pan Jezus wziął chleb i łamał, jest napisane, że oni go rozpoznali. Do końca nie wiemy, czy rozpoznali go po sposobie łamania chleba, może sobie przypomnieli to, co się działo wtedy, kiedy Pan Jezus karmił tłumy. Może wreszcie po prostu gdzieś tam zaczęli myśleć i otwierały im się pewne klapki w głowie, tak? Wszystko się zaczęło stawać logiczne. No jakkolwiek to było, poznali go. Ci ludzie, choć przeżywali pewne problemy, mieli pewne dylematy, mieli pytania, na które nie potrafili sobie odpowiedzieć, byli otwarci na Boży głos. Na to nawiedzenie. Oni byli na to otwarci. Ale popatrzmy, powiedzieli, a myśmy się spodziewali. Nie możemy polegać tak bardzo na swoich myślach. W przypowieściach czytam o tym, że niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, a w końcu prowadzi do śmierci. Nie możemy polegać do końca na swoich własnych myślach. Ludzkie myśli, tak samo sumienie, jeśli nie jest oparte o Boże Słowo, jeśli nie jest poddane wpływowi Ducha Świętego, może prowadzić człowieka w bardzo dziwne i niebezpieczne miejsce. Ciekawe jest to w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale 8 wierszu, jeśli ktoś chciałby sobie zapisać, to bardzo proszę. Tam jest pewien ciekawy fragment, Jeremiasz 29 rozdział 8 wiersz, żebyśmy nawet nie zwracali uwagi na własne sny. Zbyt często ludzie wierzący polegają na własnych snach. Znam takich nawet adwentystów, którzy co im się przyśni, to od razu w tym próbują dostrzegać, nie wiem, jakieś proroctwo, tak? Proroczy sen i czasami naprawdę bzdurne sny. Czasami pojawiające się tylko dlatego, że ktoś za dużo się najadł wieczorem. Albo może był przemęczony fizycznie, tak, ciężką pracą i coś mu się tam przyśniło. I ludzie już z tego robią wielką jakąś teologię. Nie. Bądźmy uważni na to, co nam się wydaje, na to, co nam się przyśni. Opierajmy nasze myśli o Słowo Boże. To jest coś pewnego. Moi drodzy, chciałbym do końca zmierzać z tym rozważaniem, ale jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć. Bardzo ważne. Kiedy mówimy o tym nawiedzeniu, jako ludzie bardzo chętnie przyjmujemy to nawiedzenie z góry, kiedy Pan Bóg przemawia do nas przez głos sumienia, albo kiedy czasami na przykład jesteśmy w jakimś dylemacie, przeżywamy coś bardzo i mówimy, Panie Boże, potrzebuję Twojej wskazówki. Nie wiem, czy Wam się to zdarzało. Mi się czasami to zdarza, może nie tak często, bo nie lubię traktować pewnych rzeczy na zasadzie losu, ale czasami to robię. Otwieram na chybił, trafił i czytam. Zdarza Wam się coś takiego? Fajnie jest tak, jak Bóg w ten sposób do nas przemawia. Tak jak mówię, przez sumienie, przez swoje słowo. Ale czasami Pan Bóg przemawia do nas inaczej. Domyślacie się jak? Przez innych ludzi. Też wspomniany dzisiaj Dawid i Natan. Kiedy Dawid zgrzeszył, to jakoś ciężko mu było opierać się na tym, co mówi Pan, na tej zasadzie, że pójdę do świątyni, otworzę jakiś zwój, no i on się tam poturla i ja gdzieś tam pokażę palcem, co Pan Bóg mi powie, tak? Sumienie też jakoś bardzo nie działało w tym momencie w jego życiu.
pojawił się człowiek. O, my dzisiaj wiemy, prorok. Ale tak naprawdę do Dawida przyszedł konkretny człowiek o imieniu Natan. I powiedział: Dawidzie, słuchaj, w twoim życiu jest nie za bardzo. Musisz coś przemyśleć i potem wyciągnąć z tego wniosek. Czasami do nas przychodzi człowiek. Ja nie chcę powiedzieć, że zawsze, kiedy do nas przychodzi człowiek, przychodzi z Bożego polecenia. To byłoby zbyt daleko idące. Ale czasami przychodzi do nas człowiek i mówi: słuchaj Jarek, wiesz co, chyba się zagalopowałeś z pewnymi rzeczami. Coś u ciebie wymaga zmiany. Powinieneś sobie coś przemyśleć. Zazwyczaj wtedy pojawia się w naszym wnętrzu opór. Nawet jeśli nie pokażemy tego na zewnątrz, to w środku pojawia się bariera, taka blokada. I no co on będzie mi tutaj mówił, tak? Szczególnie jeśli znamy dobrze tego człowieka i może jego życie i wiemy, że nie jest jakimś wzorem świętości. Tak, czasami Pan Bóg przemawia do nas przez ludzi. I musimy to z pokorą uznać. Ale musimy to uznać z pokorą nie tylko dlatego, że ktoś przychodzi nam zwrócić uwagę, ale dlatego, że to jest Boży sposób ratowania nas. I nie ma lepszego prawdopodobnie w tym momencie. Tylko właśnie taki. Pan Bóg przez kogoś nas ratuje. Bo Bóg jest niesamowity. Ostatni werset. Księga Objawienia, 3 rozdział, wiersz 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Wiecie, ten fragment, jeśli wrócimy do definicji tej książkowej, tak, że nawiedzenie dotyczy czyichś odwiedzin, no to ten fragment też jest takim klasycznym pod tym względem, moglibyśmy powiedzieć. Pan Jezus nas odwiedza. I tutaj możemy powiedzieć jedno, i ja przynajmniej tej rzeczy jestem pewien, że Pan Jezus oczywiście w różny sposób, w różnych okolicznościach, w różnym czasie, tak naprawdę jestem przekonany, odwiedza każdego i tutaj nie ma wyjątku. Nawet gdyby to miało być tak, jak to apostoł Paweł w liście do Rzymian opisywał w przypadku ludzi, którzy nie wierzyli w Jezusa takiego jak my, poprzez sumienie, ale odwiedza. Do każdego puka, tak? Mówimy, do każdego serca puka Pan Jezus. Możemy przywołać tu ten znany obraz Jezusa stojącego u drzwi, pukającego do tych drzwi. A te drzwi szczególne, dlatego że klamka jest tylko od środka. I ta klamka jest z tej naszej strony. Wystarczy tylko na to pukanie otworzyć. Tak? W Biblii Warszawsko-Praskiej ten fragment brzmi tak. Oto stoję u drzwi i stukam. Jeśli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę. Ja z nim, a on ze mną. Jeśli kto zechce usłyszeć ten głos. A więc tak naprawdę tutaj rzecz polega nie tylko na tym, czy my słyszymy ten głos, ale na tym, czy chcemy. Czy chcemy. Jeśli oczekujemy na tą wizytę, to wtedy, kiedy rozlegnie się pukanie, szybciutko podbiegniemy do drzwi i otworzymy. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus się nie naprasza. To jest niesamowite. Na ten świat przyszedł w jakimś sensie, moglibyśmy powiedzieć, też nieproszony. Tylko z własnej inicjatywy. Owszem, ludzie na niego, przynajmniej niektórzy, nawet jeśli nieliczni, ale czekali, ale bardziej dlatego, że był zapowiedziany. Ale Jezus przyszedł dlatego, że rozumiał, iż to jest jedyny sposób, aby uratować człowieka. I oddał za człowieka życie. I teraz też tak trochę, myślę, zanadto upokorzony. Staje przed drzwiami ludzkich mieszkań, ludzkich serc i puka. Wiecie, ci, którzy chodzą od domu do domu z literaturą,
czy złotkami, czy w jakikolwiek inny sposób, żeby głosić Słowo Boże, wiedzą, jakie to jest niejednokrotnie upokorzenie, tak? Stukasz do tych drzwi, nikt nie odpowiada. Jeszcze czasami w najlepszej sytuacji, a czasami stukasz do tych drzwi, otwierają się i słyszysz stek wyzwisk. I Pan Jezus przejmuje taką rolę. Stuka do ludzi i mówi, mam dla Ciebie ofertę, nie narzucam się, ale oferta jest niepowtarzalna. Mogę być z Tobą. To jest ta najpiękniejsza oferta. Ja mogę być z Tobą. Chciałbym dzisiaj zjeść z Tobą kolację. Czy zechcesz być razem ze mną, kiedy przyjdę? Moi drodzy, jestem przekonany, że każdy z nas przeżywa swój czas nawiedzenia. Jezus chce być uczestnikiem życia każdego. Nie robi to wyjątku. Ale uzależnia od tej jednej rzeczy tę społeczność z nami. Jeśli zechcemy. Jeśli zechcemy. Czy mam to pragnienie w sercu? Czy gotów jestem przyjąć ten głos, który mi coś podpowie? Nawet jeśli jest to głos kierowany przez jakiegoś człowieka. Czy gotów jestem cieszyć się Bożym nawiedzeniem? Czy gotów jestem rozpoznać to nawiedzenie, aby w efekcie otrzymać wielkie błogosławieństwo ze strony Boga? Niech Pan Bóg prowadzi nas na wszystkich naszych drogach. Amen. Amen.